Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik. Już za chwilę przedstawię Wam listę arków, które uwielbiam najbardziej. Jednak przypominam na start, że ja rozdzielam rzeczy, które lubię bądź nie lubię, od oceny, czy coś jest najlepsze albo najgorsze itd. A za najlepszy ark w One Piece uważam Marineford, a nie znajduje się on nawet na tej liście. Także dajcie suba, lajka, wszystkie linki potrzebne w opisie i zatem poznajcie moje 5 ulubionych arków. Na miejscu piątym ark bardzo powszechnie niedoceniany i uważany za jeden ze słabszych oraz do pominięcia. Cóż, niestety lub stety, dla mnie on jest bardzo solidny i wyśmienicie się przy nim bawiłem. Zacznijmy sobie od samego klimatu panującego tam. Jest on mocno tragikomiczny. Z jednej strony zombie, duchy, ludzie umierający od promieni światła, dziwne istoty, sam Moria z Ozem bardzo groteskowo wyglądali nawet jak na One Piece. Szalony naukowiec prowadzony, dziwne eksperymenty, czyli Hogback, wszędzie panująca ciemność, gadające drzewa, czy inne wampiry oraz jakiś zgniły las. No po prostu lokalizacja wypełniona wszystkim, co można znaleźć w horrorach. Z drugiej strony, ilość komedii w tym arku mnie zgniotła. Żaden ark chyba nie miał tyle gagów co ten. Śmiałem się jak nigdy wcześniej i nigdy później w One Piece. Disco zombie, Luffy wpychający zombiaka z powrotem do grobu, cały ślub Absaloma, robot słomianych i dużo, dużo więcej. Komediowo złoto. Żaden inny ark nie może poszczycić się takim klimatem. Jest on tak wyrazisty, że ciężko mi o nim zapomnieć. Chciałbym powiedzieć, że sam ark walkami nie słynął, bo we wszystkich listach, topkach, komentarzach itd. przynajmniej ja rzadko widuję starcia z tego arku. Pojawia się najczęściej grupowa walka słomianek z Ozem i Murią, która faktycznie była dość mocna. Ale nie zrobię tego, ponieważ mieliśmy ostatnią walkę Sanjiego przed Timeskipem i długo, długo po niej nie miał prawowitej walki. Potem oczywiście legendarne starcie Zoro z Ryumą, najwcześniej wspomniana w sumie jedyna pełnoprawna wspólna walka wszystkich ówczesnych członków załogi, no i sam legendarny finał z Kumą, do którego zaraz przejdziemy. Ogólnie mówiąc, nie nudziłem się na żadnym pojedynku i widzę tutaj poczucie niedocenienia. Dostaliśmy kawał naprawdę w porządku na walanki, która ginie gdzieś w tłumie. I końcówka arku miażdży. Olbrzymie poczucie zagrożenia ze strony Kumy, którego na ten moment nie dało się pokonać. A potem już tylko załatwienie praktycznie wszystkich obecnych na polu walki i kultowy moment Zoro. Nothing happened. Mógłbym się jeszcze rozwodzić nad wieloma detalami, antagonistami i hintami na przyszłość, ale ten filmik mógłby trwać i trwać, więc w skrócie powiem, iż informacji między wierszami jest sporo, a w tym arku dochodzą również kolejne tajemnice trwające po dziś dzień i sam Moria, jak mu się bliżej przyjrzeć, jest bardzo tragiczną postacią. Kolejny ark pomijany przez spory fragment fandomu i też dosyć nielubiany, a tymczasem ja go uważam za najbardziej przygodowy i za najbardziej One Piece'owy ark w ogóle. Ten ark idealnie oddaje ducha serii. Podróż piratów w nieznane i przeżycie epickiej przygody. Kolejny również ark na tej liście, którego klimat jest niepowtarzalny. Niebieska wyspa jest pełna tajemnic i poczucia nieznanego o własnej kulturze, faunie, florze, zachowaniach i nawet technologii w postaci diali. Aż brak mi słów do opisania, jak wspaniale i głęboko Oda oddał tę lokację. Sam Enel nie był wybitnym antagonistą, ale jednak gdzieś tam do bezpośredniego spotkania z Luffy nie wierzyło się w jego porażkę. Jednak ten ark też ma coś, co w serii rzadko mogliśmy zobaczyć, a to był istny Battle Royale między masą postaci z różnych frakcji. Poza tym, czym jeszcze Skypie stoi? Kwestie historyczne i podobnie jak na Tyrell Bark, multum informacji oraz hintów na przyszłość. Jak chociażby historia Nolanda, czy poneglyfy czytane przez Robin. Jestem ciekaw, kiedy to wszystko Oda zacznie zbierać w całość. Bo uwaga, tutaj mini spoiler dla anime only, mamy kolejny fragment odwołujący się do Skype, czyli Sangoda, ale o tym usłyszycie w anime za jakieś pół roku lub więcej. W tym arku najbardziej podoba mi się jednak motyw niespełnionego marzenia. Luffy pomógł Krykietowi, potomkowi Nolanda, w wyjaśnieniu zagadki Złotego Miasta, bijąc w złoty dzwon, oddając pełną symbolikę całej sagi rozpoczętej od Jai. Pewnie już to zauważyliście, ale popełniam tutaj cały czas umyślny błąd, gdyż Zoo to kolejny ark z niepowtarzalnym klimatem. Który z rzędu to ja nie wiem, jednak jest to ponowny argument mówiący o geniuszu Ody. Każdemu arkowi on daje własne życie, stara się, by lokacje były unikalne i miały to coś.
Zoo, będąc wyspą na grzbiecie wędrującego słonia przez chyba 1000 lat, jest dla mnie niesamowitym popisem oryginalności. Mieszkają na nim minki, dla niektórych furasy, również posiadające własne zwyczaje, obyczaje, kulturę itd., itd. A oni jako rasa nawet mają własne unikalne zdolności jako zwierzęta lub umiejętność ogólnodostępną chyba dla wszystkich jej przedstawicieli, czyli elektryczność. Za co kocham ten ark? Cóż, wcześniejsze arki dużo hintowały, zawierał informacje między wierszami itp. Natomiast tutaj dostaliśmy niewiarygodną ilość informacji. Oda zrzucił na nas olbrzymią bombę, która praktycznie pokazała nam niewielki wschód końca serii. W tym między innymi jak trafić na Raftel, prawdziwa masakra. No i gigantyczny plot twist, który aktualnie stał się już kultowy, czyli Raizo is safe. Mnie osobiście zmiotło z planszy. Cały ark mieliśmy sugerowane, żeby o nim nie wspominać, i o samurajach, i o Wano, z powodu najazdu Jacka, a oni wszyscy ślepo bronili Raizo. Poświęcenie minków zdecydowanie przejdzie do historii całego One Piece. Dużym plusem tego arku jest też jego długość. Po bardzo męczącej i strasznie przeciąganej dresrosie, to Zoo wydawało się miłą i lekką odskocznią, gdzie nie zabrakło tortur i broni chemicznej, jednakże ark dość szybko zleciał i był przeplatany dość miłym oraz przyjaznym klimatem, gdzie można było się na chwilę wyluzować, poznając mieszkańców wyspy. Niestety dość szybko musieliśmy pożegnać Zoo i udać się w stronę Whole Cake Island. Kocham, jeszcze raz kocham, jak zbudowany jest ten ark. Wiemy, czego się mniej więcej spodziewać, wbijamy do więzienia i chcemy uratować Ace'a. A kogo spotkamy na drodze, jakie przeszkody będą nam stawały na drodze i czy uda nam się wybawić przybranego brata? Te i inne odpowiedzi poznamy w toku fabuły. Chodzimy z piętra na piętro, poznając unikalność każdego z nich. Poznajemy dlaczego i kto jest na danym piętrze, z jakich powodów, oraz widzimy powroty wielu starych postaci, jak i tych bardziej przyjaznych, w tym Bond, Clay czy Buggy, ale również starych antagonistów jak Crocodile. Antagoniści to poezja. Mimo komediowych wstawek między Magellanem a jego zastępcą, to dostajemy wyraźny kontrast między może trochę chciwym dobrem w postaci zastępcy, a dobrymi piratami z łatką złego w postaci Luffy'ego podczas ich konfrontacji. Ogółem ark jest dużym wyzwaniem moralnym, gdyż nie mamy tutaj starcia dobra ze złem, tylko każda postać jest mniej lub bardziej zła bądź dobra i ma różne interesy. Oda naprawdę nam zaserwował wyzwanie psychologiczne i kto tu ma rację i dlaczego. No jakby mógł zapomnieć o trzech legendarnych momentach z tego arku, czyli wbicie czarnobrodego idącego po swoje na szóste piętro i konfrontacji z Luffy'm. Swoją drogą mówi tutaj on do Gumiaka, że jego haki się wzmocniło. Taka mała uwaga. Następnie piętro 5,5 i poznanie Iwankow, tu też mała ciekawostka. Jakbyście się zastanawiali, skąd to piętro się wzięło, to o ile mnie pamięć nie myli, to Oda w SBS potwierdził, że Morley wykopał go dzięki swojej mocy owocu. No i poświęcenie Bonchana na sam koniec. Prawdziwy nakama, prawdziwy przyjaciel, aż się łezka wokół poruszyła. Chyba najbardziej ikoniczne poświęcenie w serii obok tego Ace'a z Marineford. Żadnego arku nie ubóstwiam jak tego, aż żałuję, że się skończy. Mam z nim masę sympatycznych wspomnień. Nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem jak podejść do tematu, ale od razu się uśmiecham, jak mam pisać czy mówić o Whole Cake Island. Gdy go czytałem bądź oglądałem, czułem się jak w XIX-wiecznej poezji w czasie romantyzmu. Ilość nawiązań do Alicji w Krainie Czarów, wielki mrok przykryty przesadzoną słodkością, nieszczęśliwa miłość Sanjiego i Pudding, czy honor oraz braterstwo Katakuriego i dużo, dużo więcej. Tutaj jest tyle składowych, powodujących ogólny romantyzujący i unoszący się w tle zatruty słodkością klimat. Serio, tego dopisywania jest tak dużo, że z pewnością kiedyś zrobię osobny film o analizie całego arku, a dopiero zacząłem o tym arku mówić, a nie wspomniał nawet o tragicznej historii dzieciństwa Sanjiego, czy jego bardzo łamiącym serce pojedynku z Luffy'm. I kolejny aspekt, a zarazem mega fajnie przedstawiony kontrast ze strony Ody, czyli masa tragizmu w całym arku, gdzie jednocześnie taka Big Mom chce stworzyć utopię dla wszystkich i widzimy ten piękny, słodki świat z ochroną i jedzeniem dla wszystkich, no ale już szerzej opisałem to w odcinku o starej torbie.
Same postacie tutaj to jest pełna plejada emocji. Postęp Sanjiego jako postać i kwestia jego honoru. Pudinko, który zmienia zdanie co najmniej 3 razy na przestrzeni całej historii. Katakuri, który chyba kupił serce każdego. Niestabilna i nieprzewidywalna Big Mom z pięknym marzeniem. Kombinujący Perospero. Poświęcający się Pedro. Nawet Carrot, postać trzecioplanowa, dostała trochę rozbudowy i wiele, wiele więcej. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nawet znajdziemy tu kogoś takiego jak nieszczęsny Pond, który w teorii się poświęcił dla swojej rodziny, gdzie nawet ona o tym nie wiedziała. No ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Tutaj i znowu, przynajmniej dla mnie, znajdziemy póki co najlepszą walkę w serii, czyli Luffy vs. Katakuri, Dawid vs. Goliath, starcie dwóch prawdziwych mężczyzn, darzących się prawdziwym szacunkiem i pojedynek, który przyczynił się do rozwoju Luffy'ego jak żaden inny. Mógł wydawać się przedłużany, ale jakże on był potrzebny. No i nie zabrakło oczywiście kilku potężnych zwrotów akcji. Chciałbym dłużej i więcej wam mówić o tym arku, ale jak mówiłem, zostawię to na osobny film. Wiedzcie, czy naprawdę trudno mi się patrzy na wady tego arku, jak chociażby rozczarowanie wątku, jakim była Germa. Ale zostawiając już to wszystko z boku, to był mój ulubiony ark z One Piece. Także wiecie mniej więcej, co ja najbardziej lubię w tej serii, jeżeli chodzi o arki napisane przez Eiichiro Oda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Miło będzie w komentarzach zobaczyć, jak coś tam naskrobiecie. Ja byłem Kapelusznik. Jeśli film wam się podobał, zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w następnych materiałach.